Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Matt Koning. Zapraszam Was na trzeci odcinek z serii Sąsiedzi na Bajecznej, naszego drugiego sezonu właśnie. I dzisiaj oczywiście standardowo jest ze mną Kamilos. Witam. Właśnie, tak, Kamilos właśnie dzisiaj będzie mi pomagał, ponieważ jak po tytule możecie zobaczyć, dzisiaj będą siewy pszenicy. Właśnie, jeszcze pokażę Wam na jakim polu na początek. Będziemy sobie siali tą pszenicę właśnie na tym polu nowym. Jest to chyba jedno z największych pól, albo i największe. Kamilos. Chyba moje największe pole, tak mi się wydaje. Całego go na pewno nie obsiejemy, bo jak widać jest no jedno z największych w sumie na mapie. Znaczy nie jest jakieś wielkie, ale no jest duże. I Kamilos właśnie dzisiaj będzie bronami, że tak powiem. Kultywatorem mam ci 1000 razy powtarzać, czy nie? Przepraszam, kultywatorem to robił. Także możesz już tutaj zaczynać powoli robótkę, a ja teraz idę... Robótkę, ciekawe, na drutach nie robię ja. Robótkę. A my właśnie zaczynamy sobie tutaj ładować siewnik. Jeszcze na starcie... Jeszcze na starcie powiem, że będzie ankieta w opisie właśnie, gdzie będziecie mogli zadecydować i ocenić, która gospa jest lepsza, ponieważ tak postanowiliśmy i sprzeczamy się z Kamilosem, która gospa jest lepsza, dlatego właśnie wchodźcie tam w ankietę i właśnie zagłosujcie, która gospa, że tak powiem, jest lepsza i najwyżej po prostu zrobimy tak, że złożymy się po 5000. Co? Jakiś zakład zrobimy. Tak, złożymy się po prostu po 5000, ja dam 5000 na stół, on da 5000 i ten, kto będzie miał lepszy gospę, dostaje 10000, także tak może być. Widzę już tutaj nasz kogut, nie wiem co on odwala. Jeszcze poza odcinkiem nawoziłem właśnie te pole tym oto naszym motylem i 60. Ona, wam powiem, jest taka głośna, ta 60, że po prostu nie wiem. Urywa wszystko. Dobra, także myślę, że możemy przystąpić do odcinka. Będziemy sobie siali naszym rusaczem oraz siewnikiem. Ten siewnik już będzie kończyć swój żywot na moim gospie, ponieważ będą to ostatnie siewy właśnie tym siewniczkiem. Także co, myślę, że możemy zacząć sobie ładować nasiona. Napełnimy jeszcze sobie go. Jeszcze nie zacząłeś ładować, a już do góry prawie dojeżdżam. No bo nie, dobra. Także ja sobie tutaj zacząłem ładować. Dobra, napełnimy sobie to do pełna poza odcinkiem, znaczy na odcinku Kamilosa właśnie kupiłem te nasiona, także jeżeli ktoś nie widział, to razy sobie zobaczyć, co? A ty całe pole chcesz zasieć na tym odcinku, czy nie? No gdzie całe? Przecież te pole jest duże. Całego na pewno nie zasieję. Myślę, że nie wiem, z połowę. Zobaczymy. Dobra, także odpalamy sobie. Ja w jedną stronę jeszcze nie dojechałem. Naszego ruskacza, zamykamy sobie tyk. Czego? Ruskacza? Tak, dobra, zamykamy ruskacza. No fajnie, żebym to powiedział. Dobra, podnosimy nasz siewniczek i lecimy sobie na nasze pole. Bardzo fajny jest, powiem ci, tylko że 80 koni ma wymagane, trochę dużo. Dobra, lecimy. Tak to z Zetorem bym latał. No ciekawe. Zetor też by dał radę, ale ja NTZ wolę. A, ty żeś w taki sposób tu przejechał. A w jakim miałem inny? Aha, dobra, nie no, już chyba zacznę, nie? Ile twój kultywator ma metrów? 3. Dobra, bo ten siewnik ma chyba 2,5 z tego co wiem, także spoko. Dobra. Także my sobie tutaj... Wiecie co, jeszcze bym poprzeczniaka zrobił, ale widzę, jeszcze Kamilos nie skończył. A ja zapomniałem wspomnieć na swoim odcinku, że teksturę trawy i zbóż podmieniłem. Okay. A, jeszcze podmieniliśmy sobie właśnie tekstury zbóż i trawy, także na odcinkach zobaczycie właśnie, nie zdziwcie się jak zobaczycie właśnie inne tekstury. Dobra, my sobie tutaj lecimy. Mówimy o tym dopiero w trzecim odcinku. No to fajnie, że już trzeci odcinek, my dopiero teraz mówimy o tym. Nie powiem kiedy nagrywamy ten odcinek, to jest wcale nieważne. Jak nieważne, jak ty chyba w prawym górnym rogu to widać, także no. Nie, bo wyłączyłem właśnie specjalnie, żeby nie było. A, no to widzisz, mądry jesteś. Jest godzina 14:45, fajnie. No, fajnie. Ty, żeby tu nie zahaczyć zaraz. No co? Odprawę? Żebym o ciebie nie zahaczył. Dobra, czekajcie, zjadę troszkę. Popowie. Trąbi tam. Dobra, lecimy. Ile ty jedziesz tym rusaczem? 12. Trochę ci to zajmie. Właśnie wiem, bo te pole jest strasznie długie, ale wiesz co, ja na przykład mogę dać ciekawostkę teraz.
że ja lubię pola na przykład długie, a że tak powiem, bardzo długie lubię, a ja wiem, a jaką dajcie ciekawostkę, wiesz, jaką dajcie ciekawostkę, ile masz lat? Właśnie jeszcze było ostatnio pytanie tam pod którymś filmem, ile mam lat? To dowiecie się na 1000 subskrypcji. Nie, masz powiedzieć teraz, bo jak nie, to ja to powiem. Nie, nie powiem. To uwaga, mówię. Słuchajcie. Mam mówić, czy powiesz? No nie! Nie psuj mi odcinka, bo drugi raz trzeba będzie rozpoczynać. Ja nie. Mówię. Nie. Nie naruszaj tego tematu. Ale mnie denerwują już te komentarze. Ile masz lat, ile masz lat, ile masz lat? No jak bijecie 1000 subskrypcji, nie, to pokażę właśnie twarz, bo też piszecie strasznie dużo, kiedy pokażę twarz, takie różne rzeczy. A kiedy pokażę twarz, Mati pokaże na 1000 subów. Na 1000 subów mieć, wszystko. Wiadomo co, żeby mieć z YouTube'a, wtedy to pokażę wszystko, twarz, ile ma lat i w ogóle. Tak, to wszystko, wiadomo. Dowiecie, także bijajcie. A, jeszcze zapomniałem wspomnieć, że subskrybujcie kanał. No tak. Kurwa, weź mnie o tym nie gadaj, bo zaraz pierdzielę. Głośno. Na... Co? Z tymi się tak nie... Ja mówię normalnie. O, ja ty jesteś tym ruszaczem? Ja ci nie widzę. No, psiewam sobie tutaj. Hej, tam jeszcze nie skultywatorowane pół mózgu. Trudno. Dobra, jadę, będę robił tam jeszcze raz. Będziesz chciał jeszcze raz. Okej. Okay. Ja na 6 razy zrobię to pole tym kultywatorem. Ogólnie to chyba jeszcze nie było kultywacji w tej, znaczy siewu w tej serii, u mnie. Znaczy jak były. Jak nie było? Były u Kamilosa, ale ja nie nagrywałem siewu, także pierwsze siewy. Tak, bo Mati zawsze modem sobie pola siał, bo mu się nigdy nie chciało. To jest nieprawda. A ja musiałem ciężko pracować, bo Mati mu się nie chciało siać. Nie, wcale nieprawda, wcale, nie. Ale to jest nieprawda, że Mati zawsze modem to siał, nieprawda. To jest nieprawda. No tak, nieprawda. Dobra. To dobra. No nic, mówię. Jeszcze jedną ciekawostkę powiedz jakąś. Jako jeszcze mogę ciekawostkę dać? Ile masz lat? Albo gdzie mieszkasz? O, to mogę powiedzieć. Mieszkam w województwu, czy jak to się tam mówi, lubelskim. W województwie lubelskim, o. O, dużo żeś powiedziała dokładniej. No, w województwie lubelskim, no. Ale dokładniej. Nie umiem mówić. Wiesz, ludzie cię chcą znaleźć. No po prostu, no nie powiem wam, bo i tak nie będziecie wiedzieć, więc no. Dobrze, a ty tobie, ja Kamilos, potrzebne te informacje, to ci powiem poza odcinkiem. Ja przecież wiem, i mówiłeś nie raz. Wiele. Ale kolejny raz powiem. Bo ja mogę też, mam powiedzieć, gdzie ja mieszkam, czy nie? No powiedz. A ty wiesz, czy nie? Pewnie nie. No wiem, niedaleko Kalucha na przykład, tak można powiedzieć. To? Niedaleko Kalucha. To? Jak to? No bo Kaluch mieszka niedaleko Krakowa, nie? Aha, no to liczę. No i niedaleko Friza mieszkam, bo mieszkam w województwie świętokrzyskim, także no. Do Krakowa mam 70 km tylko. Kaluch ma 60. Ja mam 70, a... Jest git. Także, jeżeli ktoś by się pytał, bo właśnie są takie czasami pytania, na przykład jak się poznaliście, albo takie różne... Nie. To a będzie Q&A. Kiedyś. Q&A. Kiedyś zrobimy Q&A z tego. Hej! Tak. Hey. Jezu, wyciągnąłem aż do TZ-a z wrażenia. Z tego Q&A. Chcę wszystkiego mówić. A, w Q&A to będzie ile masz lat na pewno i będziesz musiał na tak, to odpowiedzieć. To będzie. I będziesz musiał na to odpowiedzieć. Q&A właśnie będzie już prawdopodobnie gdzieś w sierpniu. Teraz nie ma. Trąbi. Na się ma. Także co, myślę, że oczywiście za ten odcineczek możecie zostawić łapeczkę w górę. Myślę, że tak z 50 łap. No ja o tym przestań gadać już, błagam. 50 łap możecie zostawić, a ty się nie odzywaj, bo ja mówię. Chłopie, ja na swoim odcinku nie gadam ani o subach, ani o łapkach. Jak sobie przypomnę, to powiem, a ty to inno napierdzielasz cały odcinek o jednym sam. Tak jak kiedyś było w od nędzy do pieniędzy. 2 minuty było, bo subskrypcja gadał. Znaczy nie kiedyś, który to był odcinek? 20? Nie.
dwudziestego. Dwudziestego jeszcze nie ma. Jak to nie ma? Już na tą chwilę, jak to oglądają, to już na pewno jest. Czekaj, jest prawda nawet. Nie, to nie było ma. W odcinku 16. Chłop gadał 2 minuty o subskrypcjach. Nie wytrzymał. Ja. Fajne odcinek. Fajny odcinek, naprawdę. A, żeby wbijali, żeby posłuchali, jak Mati nabija o subskrypcjach 2 minuty. Nie. Może rzeczywiście z tym przesadzam na przykład, ale naprawdę, ale zauważyłem, że to właśnie ta kurde, nie umiem mówić, kategorie youtuberów, gdzie na przykład mówią albo którzy mówią co chwilę o subskrypcjach, ale są też youtuberzy tacy, co w ogóle nie mówią o subskrypcjach, tacy jak ty na przykład. Ty w ogóle nie mówisz, a ja mówię co. Nie, no ja nieraz mówię, jak se przypomnę, to mówię, a ty to nawijasz przez cały odcinek o subskrypcjach co 5 minut. Albo nawet częściej. Albo o łapkach, to to samo. No bo czasami mówię specjalnie, a czasami mówię, bo nie mam co mówić, nie? To tak jakbym ja powiedział 10 razy w odcinku, kurde, subskrybujcie mój kanał. No już nie przesadzę, że 10 razy dodaję przycisk subskrybuj do odcinka w montażu. Nie, wcale nie przesadzam. Kiedyś tak było, ale nie, nieważne, nie, nieważne. Widzowie, policzcie kiedyś na przykład, żeby Kamilos się pomylił. A może ja powiem coś? Mogę powiedzieć? Kto, co? Kto z nas jest starszy, czy nie? To pytanie też będzie w Q&A, bo też miałem takie pytanie, to tego też nie mów. Dobrze, to nie powiem. Bo kiedyś ciekawe. Nagramy sobie tego Q&A właśnie. Q&A, to ja z tobą będę nagrywał. No tak, na Discordzie. Przyjadę do ciebie. Przyjedzie do mnie, będzie jechał. Czekaj, ile ty do mnie możesz mieć kilometrów? Z 300 na pewno, myślę. Co? Z 300 na pewno. Nie. No jak jestem w województwie lubelskim, a ty jesteś tam na ten... Świętokrzyskim przy granicy z Małopolskim. No, ja mam 60 km do granicy, jeżeli chodzi na przykład. Ty, ogólnie z tego co widzę, zapowiada nasza gra. A do Krakowa ile masz kilometrów? Do Krakowa? 400? Aha, no to ja do ciebie będę miał 300 w takim razie. Nie wiem, coś takiego. Rowerem będę jechał. Rowerem będę jechał. To chyba chwilę ci zajmie zjechanie rowerem. Się zdaje. To dni na pewno. No i tak. Dobra, ja robię ostatni przejazd i się zbieram. Ogólnie planuję podpiąć kierownicę właśnie. W ogóle napiszcie w komentarzach, co myślicie o graniu na kierownicy, bo mam kierownicę, ale w ogóle na niej nie gram. Także dajcie znać w komentarzach. Ty, odprzedaj mi. Dobra, kurierem odeślę. O nie. Kurna będzie jechać. Kurierem! Pociągiem od razu. Pociągiem. No tak będzie na gafę albo, będzie jechać. Albo tym samolotem, co lata ciągle koło ciebie w każdym odcinku. Samolotem? Nie, jak? Gdzie latał w każdym odcinku? No jak nie, jak ja w każdym odcinku słyszę jakiś samolot ciebie jakby latał, albo nie wiem. Na odnędzy. Tak? No, a to na mapie. A to jest w grze. Aha, ja myślałem, że normalnie. Szkoda. Na szczęście lotniska w pobliżu nie mam, bo my warunków do nagrywania nie było. O kurde, chłopie, jak ja byłem na wakacjach, to mieszkałem, znaczy, no, blisko lotniska, to chłopie co 3 minuty samolot, mnie tak to wnerwiało. Tak? Ej, wracając jeszcze do tego... A jeszcze jak ty, słuchaj, jeszcze jak byłem mniejszy i chodziliśmy tam na plac zabaw, bo ja tam byłem, tam... w tym mieście i w ogóle w tym kraju nie powiem ile razy, ale więcej niż 8. No. No, żeby nie było, że zdradzę ile mam lat, bo wtedy to by było no niefajne. Właśnie, wracając do właśnie tego. Czekaj, ja właśnie... powiem, czekaj! Zamknij ryj, ja mówię. Ale nie, bo Q&A. Tak, jak szliśmy na plac zabaw, jak byłem mniejszy, no. To chłopie, to tam jak wychodziłem, to co chwilę na samoloty się patrzyłem, bo nie miałem co robić. Ale to nawet fajny widok. Bo chłopie, 5 kilometrów chyba było lotnisko i tam tak nisko latały te samoloty, że szok. No i gadaj teraz o tym Q&A. Właśnie teraz tak pomyślałem, że w najbliższym właśnie czasie jakoś Q&A sobie nagram. Ty, może ja ci przyjadę pomóc siać, czy nie?
Nie, bo już powoli będę kończył odcinek, jeszcze jeden czas zrobię, bo i tak całego już tutaj i w dodatku jeszcze mi się kończą nasiona w siewniku, to będę powoli kończył odcinek. Ja jadę ci pomóc, bo i tak jeszcze mojego siewnika nie testowałem, bo też go niedawno kupiłem. Także ten siewnik, którym właśnie teraz sieję, już idzie na sprzedaż po tych siewach. No ale już wszyscy wiedzą, bo mówisz to w kolejnym odcinku i tak już tam ten siewnik nowy pokazywałeś, także... Ta. Ale mówię jeszcze raz, bo nie wszyscy może widzieli na przykład. Ciekawe. A wszyscy będzie 500 doświadczeń, nikt nie widziałem, ciekawe. Ja jadę. Co tam siejesz, pszenicę? Tak. Czekaj chwilę, zaraz wracam. Dobra. Poszedł pewnie do Grażyny jeść, więc zaraz pewnie wróci. No i co? Będziemy powoli właśnie sobie kończyć dzisiejszy odcineczek, także oczywiście jeżeli wam się spodobał, to łapkę możecie zostawić. Jak z Kamilosa nie ma, to subskrybujcie kanał, bo dobijamy 700 subskrypcji. Właśnie. Także nie zapominajcie właśnie o tym. Ty, słuchajcie, wiecie co? Chyba nawet nie wystarczy mi naszą, żeby do końca dojechać, z tego co widzę. Taki czypał trochę. Ale trudno. Nie wiem, co jeszcze będziemy robić w następnym odcinku, ale to się zobaczy. Następny odcinek prawdopodobnie będzie w następnym tygodniu. Właśnie, jeszcze nie wiem jak u Kamilosa. U Kamilosa będzie odcinek jutro. Właśnie, także sobie wpadajcie do niego. A u mnie kolejny odcinek będzie prawdopodobnie dopiero w następnym odcinku. Znaczy w następnym tygodniu. Gdzieś, nie wiem, gdzieś w środę czy czwartek, gdzieś w połowie tygodnia. Właśnie tak, także mam nadzieję, że bardzo wam się podoba właśnie ten drugi sezon. Troszeczkę się jednak różni ten drugi sezon, moim zdaniem, ale to jest w sumie... No rzeczywiście chcieliśmy troszeczkę odmienić to, żeby nie było to samo. To było nudne trochę to. No i dobra, z tego co widzę, niestety skończyły mi się nasiona już, także co? Ja se wracam na gospę i się będziemy powoli, że tak powiem, żegnać. Także my sobie lecimy. Po zasianym jadę. Co ja robię? Dobra, lecimy. Lecimy się teraz na farmę pożegnać. Kamilos pewnie poszedł się, nie wiem co zrobić. A mówiłem mu, żeby na nagrywkach nigdzie nie łaził. Mówiłem, to niestety się nie posłuchał. Dobra, lecimy sobie tutaj. I se tutaj podjadę. Ja se to już poza odcinkiem dokończę. Właśnie. Te siewy i w następnych odcinkach już nie wiem co będzie, ale to się zobaczy co będzie, bo sam nie wiem po prostu. Dobra, także opuścimy sobie tutaj ten siewniczek, no i co? Także co, to by było wszystko właśnie w dzisiejszym odcinku, jeżeli się oczywiście wam spodobał, nie zapominajcie o subskrypcji kanału oraz zostawieniu łapenki w górę, także co? 2 hours later. No wróciłem. Halo? Dobra, ja powiem teraz, bo już pożegnanie jest, to powiem. Dzisiaj ze mną był Kamilos. O, żegnajcie. Także co? Dziękuję wam właśnie za ten odcinek. Kamilos nie wiem gdzie poszedł i co robił, ale mówiłem mu, żeby na odcinkach nigdzie nie chodził, to musiał gdzieś pójść. No ale dobra. Także co? No dziękuję za oglądanie, trzymajcie się. Na razie i cześć. Jutro prawdopodobnie odcinek będzie u Kamilosa. Także co? Trzymajcie się, cześć.